Hej. A to bardzo ciekawy temat, interesujący i temat, który może pomóc Wam w uwodzeniu, w spotykaniu się z wieloma kobietami. Skoro jest udowodnione, że kobiety nas badają i analizują na pierwszym, drugim, trzecim, czasami setnym spotkaniu, zadają pytania pomocnicze, czasem po prostu pytają po to, żeby zobaczyć, czy jesteś dobrym kandydatem na męża, ojca, a czasami na dobrego kochanka. To zależy od kobiety, zależy od tego, ile ma lat, na jakim jest etapie życia, no ale każda bada cię cały czas. No to najprostszą rzeczą, jeżeli się spotykasz z jakąś kobietą nowo poznaną, ona ci do końca nie odpowiada na dłuższy etap znajomości. Na dłuższy etap, powtarzam, ponieważ jest piękna, jest atrakcyjna, ale nie do końca w głowie ma poukładane albo brakuje jej czegoś, co w twoim wypadku skłoniłoby się, żeby być z nią o wiele, wiele dłużej. Więc od początku możesz się zachowywać na osobę, która jest nieodpowiedzialna, która się nie nadaje na bycie ojcem, mężem i facetem, który będzie dla niej kandydatem na przyszłego w jej głowie męża. Ja osobiście, gdy widziałem kobietę, która mi nie odpowiada, od początku miałem coś takiego, że nie odpowiadała mi po prostu na dłuższy termin. Wiedziałem, że fajne ma ciało i to wszystko. To grałem takiego trochę wariata, trochę nieodpowiedzialnego, trochę nie interesującego się niczym, takiego lekko ducha. I ona, aha, pisała sobie, no tak, lekko duch, nie interesujący się, poszelony, uśmiechnięty. Fajnie, no spędzę z nim kilka sobie dni, czy tam jakiś etap, bo wesoły, bo to, bo tamto, ale już na dłuższy termin się nie kwalifikuje. Ale co za tym idzie, panowie i panie? No bo skoro ona już sobie zapisała, że ty, no zobaczyła, że ty się nie nadajesz, w cudzysłowie, ale ona nie wie, że ty się nie nadajesz dla niej, ponieważ ona tobie nie odpowiada, bo jesteś w tym momencie mądrzejszy i cwańszy, więc spotykacie się tam delikatnie, ale ona po rozejściu z tobą nie będzie ci robiła problemów, bo to może być jakaś borderline, może być kobieta z wielkimi problemami, może być taka i owaka. I ona, wiedząc, że ty jesteś lekko duchem, uśmiechniętym, wesołym, już ciebie na początku wzięła na chwilkę w głowie, to po rozstaniu, jeżeli się rozstaniecie, po prostu, bo ty znajdziesz sobie inną dziewczynę, ona ci już nie będzie odpowiadać, podziękujesz jej, to jeżeli miałaby ci nawet robić problemy, to będą to minimalne, a nie problemy życiowe, dramatyczne i czasem pokoleniowe. Bo jeżeli zaczynasz się, bo wielu mężczyzn bardzo źle postępuje według mnie, ponieważ okłamuje kobietę, mówi do kobiety, która jest borderline, albo kobiety, która jest z totalnej patologii, żeby przespać się z nią, obiecuje jej miłość, obiecuje jej nie wiadomo co, no i oszukuje ją od początku. Ta kobieta się wkręca, no i później to wkręcenie może powodować wiele różnych dramatów ludzkich, ponieważ ona później mówi, że jest w ciąży, później mówi, że ją zgwałciłeś, później mówi to, później mówi tamto, wymyśla następne rzeczy, no i robić pod górę, nasyła na ciebie kolegów. Pod górkę może ci robić wiele, wiele, wiele razy. Ale jeżeli ty jesteś cwańszy od niej, bo od początku wiesz, z kim masz do czynienia, ale niestety ma tak fajne ciało, tak dobrze wygląda, że no, chcesz się skusić na nią, to wyprzedzasz jej myśli, po prostu, wyprzedzasz jej myśli, grasz trochę niepełnosprawnego, uśmiechniętego, zadowolonego, tak, że nie wiadomo, kim ty jesteś, jak macie zdefiniować, albo niech cię zdefiniuje, wiadomo, do tej jednej szufladki, że nie nadający się do życia, ale fajny na rozrywkę.
I w tym momencie, po rozstaniu z nią, nie będziesz miał żadnych zmartwień, żadnych problemów. Jeszcze być może będzie twoją, jeżeli jesteś na tyle cwany i kumaty, będzie twoją koleżanką, która będzie ci pomagała poznać inne, atrakcyjne, fajne kobiety. Ponieważ ty obiecasz, że znajdziesz ich fajnego faceta i być może dotrzymasz słowa. To jest takie moje zdanie i bardzo ważny film, bardzo film, który może wnieść i może pomóc wielu osobom uniknąć dramatu, a dać wiele przyjemności dla mężczyzn i dla kobiet. Jak zawsze osobiście dziś pozdrawiam Was z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń. akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz. Trzymaj się ciepło. Hej.